Każdy nie miał korzyści z siebie. Dwoma tego odparzy.
Podjąłem decyzję. Muszę uciec, ponieważ to najlepsze, co mogę zrobić w tej sytuacji. Bardzo kocham Ciebie oraz rodziców. Zostawienie Was nie przychodzi mi łatwo, ale nie potrafię inaczej postąpić. Uwierz mi, długo nad tym myślałem i robię z Boże do swojego szczęścia, czyli do Boga. Mam nadzieję, że to zrozumiesz i uszanujesz moją decyzję. Starszy! Leżałem o sakrament i modliłem się.
Fakt was łapał, was stanie złapał. Stanisław złożył się w zakonie.
Franko, czy się czegoś obawia? Odparł, że nie, bo mam w kości w miłosierdziu Bożym i zgadza się w zupełności z wolą Bożą. Jego twarz zajaśniała tajemniczym blaskiem. Powiedział, że widzi Matkę Bożą z orszaku świętych dziewic, które po niego przychodzą. Tuż po północy, 15 sierpnia 1568, twarz jego nieruchomiała i przestał oddychać. Dlaczego i tak
pierwsze, jak już zdążyliście na to zauważyć, jest to film w pełni amatorski. Tutaj coś tam, jakiś kadr, coś tutaj, z muzyką i tak dalej. Nie angażowaliśmy nikogo z zewnątrz, żeby sobie to film zrobić. Sami chcemy dać się od siebie, więc wszystko, co widzieliście w chwili na ekranie, wyszło spod właśnie członków kasy, władcy grupy. Myślę, że to ma większą wartość. I tutaj na pewno tak się rodzi pytanie, no okej, okay, no ale tutaj pewnie ktoś się zajmował wcześniej filmowaniem, czy ktoś tam się znał tym. Otóż powiem, nie. Stwierdziliśmy, że chcemy zrobić film, co prawda wcześniej robiliśmy jakieś tam mniejsze rzeczy, ale to była kwestia tego zebrania fajnej ekipy, którą mamy w KSM-ie, ludzi, którzy chcą działać i robimy film, okej, czyli co musimy zrobić, to. No to ja się troszeczkę nauczę tego, ty się zajmiesz tym, działamy. I tworzymy dzieło, które jest na chwałę Bożą. Jeżeli ktoś powie, że no to nie ma sensu, bo ja się nie znam na tym. Ale powiem wam szczerze, cokolwiek robicie, jeśli robicie to na chwałę Bożą, to ma sens. Nawet jeśli wyjdzie mniej lub bardziej ładne, My stworzyliśmy ten film, bo chcieliśmy coś o tym dać od siebie. A potem się okazało, że nagle jesteśmy tutaj przed wami i mówimy o nim. Potem konferencja Biskupa Polski udostępniła im naszego filmu. Z tym filmem byliśmy w Warszawie. W życiu nam się coś takiego nie śniło. Nie oczekiwaliśmy tego nawet. Ale tutaj to nie my zadziałaliśmy. Tutaj ktoś inny maczał tę pracę. Tak więc dlaczego to mówię? Dlatego, że chciałbym was wszystkich zachęcić i każdego z osobna, jeżeli ktoś ma jakieś obawy, że ja nie będę czegoś robił, bo jestem niewystarczająco dobry, to nie. Wszyscy i każdy jeden z osobna możecie tworzyć takie same dzieła. A jeżeli chodzi o to, jak coś takiego robić, to znajdziecie ludzi pełnych energii, entuzjazmu. Ludzi takich jak ja sobie. Stwórzcie sobie coś fajnego. Coś fajnego. Coś na chwałę Bożą. Brawa. Proszę bardzo, mikrofon jest dostępny, ręka do góry. Kto by chciał?